Siemaneczko, Agrahaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na turniej rycerski na cześć Myszeusza, mojego suba tieru drugiego. W tym to turnieju na Twitchu spotkali się Ochucki z Always Smorkiem, czyli z zabójcą żelków na Twitchu. Nick inny na Battle.necie, inny na Twitchu. Out like this. Widać, że chłopaki grają bardzo smorkowymi dekami, szybkimi, konkretnymi. No, Always Smork zobowiązuje, więc raczej tutaj kontrolnego deku nie zobaczymy, chyba że do takiej specjalnej Destruction. Urszarda zaś, Murloc Paladin, konkretnie, szybko, na temat. No ale widzimy Baku po stronie smorkującego Paladyna, więc Hero Power będzie niewątpliwie bardzo, bardzo skuteczny. Righteous Protector jest to według mnie dosyć duży top deck, w tym momencie idealnie pasuje. Chyba nawet bym coinował Hero Power, ale można też Lost in the Jungle dziabnąć. Bo tutaj coinowany prawdopodobnie zostanie Fungal Master w czwartą turę. Board się poszerza. Ochucki nie ma prawdopodobnie w swojej deckliście konsekracji. No, w Murloc Paladynach konsekracji najczęściej brak. Co może się odbić czkawką. Ohuhu. Purifier Small to jest jeden z najlepszych top decków na Divine Shieldzie, jakie mógł teraz dostać. Dlaczego? Bo idealnie kontruje board i idealnie rozwija też ten board, więc lepszego boardu nie można było dostać. Lepszego maula. No ale tutaj niestety się zbyt pośpieszył i jest Call to Arms skillowe. Strasznie słabe zagranie ze strony Always Smorka. Nie rozumiem tego trade'u tutaj. Totalnie nie rozumiem. Przez to stracił jednostkę. Ale oczywiście Knife Juggler wolał wysmorkować. Taki szybki, konkretny pojedynek. Nie, niewątpliwie chłopaki pokazują power of the smork. No i zmisował też dwa obrażenia na sobie, bo przecież tradeowałby z wilkiem. Widać, że się śpieszy. Nie za bardzo rozumiem po co. Na spokojnie, nie stresujcie się przecież. Jesus, ludzie. Po co takie dziwne place'y tutaj uskuteczniać? Misował jedno obrażenie na sobie. Mógł Knife Juggler być 2-2. Wcześniej wystarczyło wytradować wilka. Sądzę, że Gentle Megazaur będzie lepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Ochucki jednak się na to nie decyduje. Woli rzucić Hero Power. Bez sensu, on powinien walczyć o board. Gentle Megazaur sam w sobie jako ciałko 5-4 byłoby dobre, a zrobiłby jeszcze walił z tym Murlockiem. Nie zgodzę się z tą decyzją zawodnika Ryszarda. Always Smork tymczasem dobiera Tyriona ze Stonehill Defendera, więc late game będzie należał do niewątpliwie tego stworka. Podejrzewam, że Ochucki ma dwa razy silence. W obecnej mecie bez silence'ów to w ogóle nie podchodź. Vine Cleaver, to będzie game breaking. No i teraz jest zmuszony do zrobienia value bez... do zagrania Jetu Megazaura bez totalnie value. Jeżeli zagrał Murloc War Leadera, to będzie tylko pokazywało, jak mało ograny ten deck musi mieć Ryszard. Tak się nie gra. Tak się nie gra Murloc Paladynem. To nie te place'y. Dwa razy błędne podejście, więc słusznie Always Smork wygrywa, chociaż i tak był faworyzowany w tym matchupie. Tutaj dwie tury temu po prostu Gentle Megazaur powinien adaptować. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i się gra tym, czym się umie. My widzimy tutaj już Lethal. Mam nadzieję, że Always Smork też go zobaczy. Zagrywając Sun Keeper Tarima ma Lethal, bo te jednostki dostaną buffa i tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery, 8, 8, 16. Idealnie Lethal. No. Okej. Więc jest jeszcze nadzieja dla Ochuckiego, ale bardzo marna. Trade. I sam Keeper Tarim to była ta nadzieja. Ale co ja się tam znam? Więc tu jest sesja cześć Myszeusza. No na tyle, na ile chłopaki mogli, został uhonorowany. Mamy niedzielny poranek, więc podejrzewam, że może tam jeszcze jakieś procenty z wczoraj wychodzą. Czy tam ktoś po wojaczku był, czy nie. No można.
A tymczasem Okucki jeszcze żyje, chociaż zginął dwie tury temu. Your other minions, tam był exactly lethal. Nie 16, tylko 15. No i co dalej? Tylko sam Keeper Tarim, no nie? Trade, broń, trade. Musi iść tam face. No i już Always Smork well played zapowiedział, więc widzi lethal. Tym razem nie zmisuje. I mamy zwycięzcę w turnieju CS:GO na czasie. Szeusza wygrywa Always Smork, znany na Twitchu jako zabójca żelków. Dzięki ślicznie za oglądanie. Zapraszam was do odwiedzin na Twitchu. Chcecie na YouTubie, również możecie często mnie odwiedzać, zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, jakąkolwiek reakcję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!